Także są to takie bardzo duże ćwiczenia, również aplikacyjne. Z tymi powodziami mamy u nas niestety w województwie bardzo często i do czynienia. Przy czym powinniśmy zwrócić uwagę, że są, można powiedzieć, dwa rodzaje takich powodzi, prawda? Powodzie typu górskiego, gdzie na skutek tych silnych opadów i nawałnic ta woda wzbiera bardzo szybko. Ona wtedy występuje z brzegów, ale bardzo szybko też wraca do koryt. A mamy też takie przykłady powodzi, gdy możemy prognozować wysokość fali tej powodziowej, gdy możemy kalkulować i obliczać, na przykład jeżeli dwie rzeki w jednym miejscu się, jedna rzeka dopływa do drugiej rzeki, możemy kalkulować i obliczać wysokość tej fali powodziowej. Wtedy jesteśmy w stanie prewencyjnie, profilaktycznie przygotować podwyższenie takich wałów, ponieważ wiemy, że na przykład ten poziom wody będzie zbliżał się do korony wałów, bądź będzie ją przekraczał. Wtedy możemy rozłożyć takie rękawy przeciwpowodziowe. Jest to takie doświadczenie unikatowe w skali kraju. Z tego, co się orientuję, nie było to do tej pory robione. Tutaj tego typu zagrożenie oczywiście nie wystąpi i normalnie nie rozstawialibyśmy tych rękawów przeciwpowodziowych. Przy czym w tej chwili chcemy po prostu sprawdzić, jak one się zachowują w takiej sytuacji, można powiedzieć, rzeczywistego takiego wezbrania, czyli taki troszeczkę charakter górski wezbrania.